Witam. Nów 2 sierpnia i rozpoczyna się znak lwa. To czas, który musimy przede wszystkim poświęcić naszemu ego. Lew dba przede wszystkim o siebie. To działania, które są skierowane ku wnętrzu. To jest wszystko to, do czego dążymy. Egoistycznie i na to trzeba zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu zapatrzenia w siebie. To czas, kiedy musimy rozważyć wszystkie swoje wady i w dodatku zaakceptować innych. W tym momencie bardzo trudno jest podjąć decyzję przyznania się do błędu. Te błędy następują notorycznie, ponieważ krytykujemy kompletnie wszystko i wszystkich. Mamy ten moment, w którym możemy się tego wszystkiego wyzbyć. Nauczyć się żyć w wszechświecie. Przyjmować go, jakim jest. Walczyć ze swoim egoizmem, czy narcyzmem, czy też innymi cechami, które nas doprowadzają do tego, że stajemy się sami dla siebie nieznośni. Apollo, który jest władcą znaku lwa, który potrafi w niektórych momentach być bardzo egoistyczny. I to jest ten moment, gdzie my możemy stać się anty tym cechą, ponieważ zorientować się musimy, na czym to polega i mamy w tym momencie ten czas. Ten czas, który możemy poświęcić właśnie tylko i wyłącznie do naprawienia wszystkich strun w naszym wewnętrznym instrumencie. Aby pięknie grał, był wspanialszy, a przede wszystkim po to, żeby nam się łatwiej żyło w egzystencji wszechświata. Bo świat wpływa na nas, a my musimy jako jednostki być w tym świecie zjednoczeni. To wymaga przede wszystkim od nas światła. Czy też Stwórca, czy też nawet nasz przyjaciel. Na tym to polega. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści, a przede wszystkim o lwie, bo to czas lwa. Czas lwa, który się rozpoczął i trwa. Trwa ku zwycięstwu naszemu wewnętrznemu. I aby trwał. I każdym z Państwa życzę. Bo każdy z nas ma wewnątrz siebie kawałek lwa, tą 1/12 tego wspaniałego znaku. Więc wykorzystajmy ten moment do zbudowania tej 1/12 wspaniałego w sobie. Do zobaczenia.